z tej strony Fmeber. Witam was w kolejnym odcinku z serii Stare, ale czy dobre czasy. Rozglądam się, ponieważ muszę sprawdzić. Powinno być wszystko ok. O co chodzi? Dlaczego tak sprawdzam? O, tak czy inaczej mi FPS skacze. No właśnie, na temat FPS-a nie ma sensu, no. Nie zostało mi to do sprawdzenia, więc nie ma nic o opomnienie. Zawsze sobie tego nie ma. Sandstone'a. I dlaczego tak sprawdzam, jeżeli chodzi o FPS? Chodzi o to, że ściągnąłem sobie, bo tak, zacznę od początku. W międzyczasie najpierw jeszcze powiem o tym, co dzisiaj. Dzisiaj to tak, jak już mówiłem, to jest ostatni odcinek z tej aktualizacji, więc jakby się wybieramy w podróż. Biorę najważniejsze rzeczy. A tak, strzały miałem sobie zrobić. Ja sobie to wszystko będę robił, a w międzyczasie będę wam mówił, o co chodzi. Mianowicie. Chodzi o to, że ściągnąłem sobie najnowsze sterowniki ostatnio. Dlatego, że kiepsko mi chodziła pewna gra, z której być może będę prowadził let's play. To będzie nowy let's play. No ale to jakby jest teraz mało ważne. Ważniejsze jest to, że sterowniki, które ściągnąłem, one były niby najnowsze, najlepsze z tych dostępnych z NVIDII, ponieważ ja mam kartę z NVIDII. No i myślałem właśnie, że sobie wezmę, zainstaluję te sterowniki i będzie wszystko cacy. Okazało się, że nie. Już mówię, dlaczego też je ściągnąłem. Nie aktualizowałem w ogóle sterowników, odkąd kupiłem komputer, czyli od marca. Mówię o nowym komputerze, na którym cały czas nagrywam. I przez to nie chodziła mi poprawnie, dość płynnie pewna gra. I dlatego kolega mi zaproponował ściągnięcie nowszych sterowników. Nie myślałem w ogóle, że to będzie aż taka różnica. Shit, taguje mi. No zaraz mgłę włączę. Aczkolwiek nie byłaby dla mnie. Tak. No chyba zaraz będę musiał włączyć, bo jest masakra. To jest właśnie przez to, że ściągnąłem nowe sterowniki. Dlatego ja się nie lubię bawić ze sterownikami, jeżeli o to chodzi. Kontynuując. Miałem cały czas stare sterowniki i kolega mi powiedział, że bym ściągnął nowe. Jak już mówiłem. Nie ma mnie teraz. Kurde, telefon mi się jeszcze ściął. Chwilka, tylko wyciszę. I jakby chodzi o to, że nie byłem świadom tego, że sterowniki tak mogą poprawić działalność gry, jej chodzenie, jej płynność chodzenia. Dobra, czekajcie, włączę sobie mgłę, bo naprawdę jest tragicznie. Mam nadzieję tylko, że tak nie zostanie. Widzę większy kawałek pustyni, więc już można przyjąć, że pustynie występują. Aczkolwiek dalej to jest przy wodzie. Więc to tak. Dobra, ale kontynuując w dalszym ciągu. Fuck. Ścina się i to za bardzo. Denerwuje mnie to. Te uskoki FPS-a. O co chodzi? Fuck. Demet. Zaraz, kurde, coś wykombinuję. Ściągając te najnowsze jakby sterowniki. Owszem, gra, która mi wcześniej źle chodziła, bo to jest nowa gra, chodziła o niebo lepiej, ale za to w Minecraftie zrobiło mi się to samo, dokładnie to samo, co na starym laptopie kiedyś. Czyli
w Minecrafcie ten jakby sterownik nie obsługiwał Minecrafta. Miałem znowu fioletową wodę, znowu przez klocki, przez bloki w Minecrafcie prześwitywał mi jakiś w ogóle jakieś takie nie wiem co to było, jakieś takie niebieskie linie były. Wyglądało to tragicznie, no tak jak zresztą kiedyś bardzo dawno temu. Kiedyś z tym nagrywałem, ale teraz powiedziałem nie, na pewno z tym nagrywać nie będę. I co zrobiłem źle? To, że nie skopiowałem sobie jakby sterowników, które miałem. Teoretycznie było to by zbędne, ponieważ z powrotem gdybym je zainstalował, nie chodziłaby mi najnowsza gra dość płynnie, ale z drugiej strony miałbym Minecrafta w dobrym stanie. Jak teraz widzicie, co chwilę mam uskoki FPS-a i to jest prawdopodobnie przez to, że mam teraz sterowniki troszeczkę starsze ściągnąłem. Z początku 2012 roku, chyba, nie jestem pewien. No i one już tutaj zauważyłem, że Minecraft lepiej chodzi. Lepiej chodzi Dead Space 2. Jak miałem wcześniej po jakieś 20 parę FPS-ów przy nagrywaniu, tak teraz mam stałe 30, więc jeżeli chodzi o ulepszenie nowych gier, jasne, nie ma sprawy. Ten FPS jest stały, ale jak widzicie teraz przy Minecrafcie, nie wiem czemu jest tragicznie, bym nawet powiedział. No, mam mało pochodnia w ogóle. No dobra, nieważne. Kurde, jest noc. A ja nie mam łóżka, nie mogę się położyć spać. To sobie może zrobimy nowy hełm. No i tak to generalnie wyglądało. No to coś się cały czas zagapiam na coś, o czymś innym mówię. Ale generalnie chodzi o to, że buty jeszcze. Że najnowszych sterowników na razie nie mogę mieć, ponieważ one nie są. Nie zgadzają się z Minecraftem. Nie wiem w ogóle dlaczego. Kompletnie nie wiem czemu. Cóż, tak jest i tyle. Ja nic na to poradzić nie mogę, dlatego mam teraz starsze sterowniki, które pomimo tego, że są starsze, jak widzicie, FPS mi skacze. Znaczy teraz nie widzicie, ja widzę sobie tutaj od frapsa. Strasznie nierówno mi chodzi. Boję się już w ogóle co będzie na 1.4, jak zaktualizuję sobie i będziemy z NR-em nagrywać kanciaste przygody. To już w ogóle powinna być masakra. Tak więc ja tu jeszcze nie wiem, coś pokombinuję. Aha, i jeszcze jeżeli chodzi o tą nową grę. Przy tych sterownikach obecnych, które właśnie teraz mam, bo oczywiście je testowałem na każdej grze, jest lepiej, ale nie jest tak dobrze jak na tamtych najlepszych. Nie wiem, spróbuję jeszcze ściągnąć troszeczkę lepsze od tych, które mam teraz. I priorytetowo wtedy sprawą będzie to, czy Minecraft będzie chodził dobrze. Jeżeli tak, no to zostawię je. I jeszcze oczywiście wtedy zobaczę. Zobaczę wtedy, jak chodzi mi ta najnowsza gra. A póki co jest noc. Ja gadam i nie mam szczerze mówiąc co robić. Wyjrzyjmy sobie. Może żeby mi się tak nie ścinało, to włączę jeszcze bardziej mgłę. Ale nie wiem czy to coś da. Nie, wiecie co, to w tym momencie nie jest kwestia mgły. Tak mi się coś wydaje. Tak, to kompletnie nie jest kwestia mgły. FPS tak czy inaczej dalej skacze. Czyli to teraz chodzi o to, że coś jest nie tak jednak z tymi sterownikami chyba. Mam mało. Kilofu. O, węgiel. Właśnie przez chwilę narzekałem, że nie mam. Okej, okay, o, więcej. Bardzo dobrze, przyda się. Na podróż, którą właśnie zacząłem.
poszukiwaniu innych biomów lub też ciekawych miejsc. Tak jak zawsze w każdym odcinku kończącym serię. O! Jakieś małe takie pomieszczenie. Myślałem, że jakaś jaskinia. A tu jednak nie. Cóż, myślę, że sobie wrócę. Teraz pytanie. Czy kopać dalej w dół? Czy może spróbować w nocy się przemieszczać? Bo tutaj raczej nic nie znajdę, no ile można w kopalni siedzieć. Dobra, więc wiecie co, może jednak spróbuję. Ale pochodnia mi się przyda. Ten dołek sobie zakopię. Wow, 18 węgla nagle. Zróbmy sobie więcej pochodni ze wszystkich patyków. Okej. To sobie zbierzemy. Dobrze, że mam diamentowy miecz. Dobra, jedną pochodnię ściągamy. Coś już słyszę. Może sobie wyjrzę. Co my tu mamy naokoło? Szczerze? Nic nie mamy. Nie, tam na rogu jest pająk. Wyłączmy mgłę. Zobaczmy trochę świata. Bo tam jest ogórek. I gdzie teraz w ogóle pójdziemy? Wejdę wyżej, żeby się rozejrzeć. Okej. Okay. Tu mamy dużą górę. Tam zbyt nic nie ma. Wiecie co, mi się wydaje, że mam za mało pamięci przypisanej. No to znaczy się mam teraz standardowo, czyli 1 giga. Mogłem sobie odpalić na lepszym, dobra. W takim razie pójdziemy na tą... O nie, dobra, już nigdzie nie idę. Za dużo creeperów. Chyba, żebym poszedł jakoś brzegiem i potem wszedł, ale nie chcę generalnie zginąć. Więc może jednak poczekam na dzień. Po co mi ten cobblestone? Żarcie mi tu jest potrzebne. Ile jeszcze zostało nocy? A już niedużo. Dobrze, zaraz sobie wyjdziemy. A ja zrobię, wiecie co? Szybkie cięcie i spróbuję włączyć Minecrafta na większych... z przypisaną większą pamięcią. Zobaczymy co wtedy. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, jest to z powrotem z wami. Mam przypisane więcej pamięci. Już włączyłem sobie tym plikiem. Ale szczerze mówiąc niestety nic to kompletnie nie dało. Więc wychodzi na to, że coś kurczę, a znowuż mi się kontrol przestawił. Chwilkę sobie jeszcze tylko coś zerknę. Okej. Tu jest wszystko w porządku. Jak najbardziej. Okej, czyli... nie wiem teraz, czy to jest wina sterowników tak naprawdę, czy nie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dobra, dzień już zaraz będzie wstawał. Dirt. Może zamieńmy na kobla. Bo być może jeszcze mi się przyda, aczkolwiek nie, już mi się nie przyda. Czyli nieważne. Dzień nam powoli wstaje. Ja tylko jeszcze zerknę, ile nagrywam. 15 minut, dobra. Oh yeah. Nie ma tu jak jasność. Dobrze, włączmy sobie, o może mgłę. Raz. O. Jest jakby troszkę lepiej.
Chwila. Dobra, jest ok. Teoretycznie jest ok, a praktycznie, jak widać, dalej mi się ścina. Tragedia. Poskaczę sobie po drzewach. Bezpieczniej, przemieszczając się drzewami. O, tutaj nie doskoczę. Stąd zbytnio też nie mam gdzie skoczyć, ale. Ja sobie podstawiam klocki. No problem. Tak, chcę wejść na tą górę. Ja widzę, że przypisałem więcej pamięci, a i tak to nic nie dało. Okej. Wiecie co? Nie, dobra. Fuck, fuck, fuck. Gin. Dobra, zginął. O fuck, kolejny. Jeszcze jeden. Shiga. Gin. O, dupę. Ale wyrąbał dziurę. Więcej was matka nie miała. Okej. Jestem chyba na najwyższym punkcie. 113. Przynajmniej w okolicy. No jak widzicie, mi się w ogóle nie wczytuje mapa. Tragedia, tragedia. Tam nie doskoczę. Muszę tu wyskoczyć. Wow. Dobra. Kurde, jak mi się to ścina. Naprawdę masakra. Sorry was wszystkich za te lagi. No ale ja nie jestem w stanie w ogóle cokolwiek z tym zrobić. Mówię, żałuję, że nie zgrałem, nie skopiowałem sobie sterowników, które miałem na samym początku, bo właśnie gdyby było coś nie tak, mogłem je z powrotem zainstalować. Mówię, będę musiał jeszcze poszukać innych, jak tylko to skończę nagrywać, bo tak być na pewno nie może. Ja w takich na pewno w warunkach nagrywać nie będę. No i co? Nie widzę zbytnio biomów pustynnych. Tam wszędzie woda. Strasznie się tnie. Nienawidzę, jak coś się ścina. O, mamy pustynię. Taką jakby trochę większą. O ile to można nazwać pustynią. Zobaczmy. Mamy sporo kaktusów. Tu jest jakieś zejście. Dobra. O fuck. To ale wiecie co? To jest rzeczywiście chyba jakieś. Można to wziąć pod biom pustynny. Rzeczywiście. No okej. Tu jest tylko jakieś jeziorko, więc to. Yeah, wreszcie mamy pustynię w Minecrafcie. I wiecie co, przestało mi nagle lagować. Nie wiem, no to ledwo o tym powiedziałem, zaczęło. Okej. Czyli biom pustynny mogę zaliczyć, że w tej aktualizacji już był, bo jest go sporo tutaj. To już widzicie sami. Wcześniej nie chciałem tego zaliczyć, bo były to małe. Małe wielkości. Wyłączmy sobie mgłę. Bo chciałem zobaczyć tak w całości tą pustynię jakby. No i to jest kurczę biom pustynny. Okej. Będzie jeszcze jakaś jaskinia. Dobra, więc myślę, że nie będę przedłużał.
Wyszło jak zwykle. Ten ostatni odcinek jest krótszy, około 20 minut. Ale niepotrzebnie jest dłuższy, ponieważ to, co chciałem, w sumie już znalazłem. No, pustynny jest, bardzo się z tego cieszę oczywiście. No i co, widzimy się w przyszłym odcinku na nowej wersji, to już będzie 1.1 beta, mam nadzieję, tak jak z każdą wersją, modlę się, żeby było już łóżko. Czy będzie, czy nie, to oczywiście możecie sprawdzić, oglądając kolejny odcinek, a ja póki co się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.